to jest pozostawienie dziecka w przedszkolu, gdzie będzie realizowało obowiązek przedszkolny, wychowanie przedszkolne, jeśli złożycie deklarację, którą składaliście również w ubiegłym roku, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Lub jeśli Państwo nie złożą takiej deklaracji, a zapiszą dziecko do szkoły podstawowej numer 1 czy numer 3, w takim przypadku dziecko zostanie uczniem pierwszej klasy. To są dwie możliwości. Ale istnieje jeszcze jedna trzecia możliwość, taka, że będzie również utworzony oddział zerówkowy, tak zwany oddział zerówkowy, gdzie będą, do którego będzie można zapisać dzieci sześcioletnie. Będą utworzone w przedszkolu numer 4 Jarzębinka w godzinach popołudniowych. Tak jak u nas w tej chwili funkcjonuje taki oddział od godziny 14 do 19. To są trzy rozwiązania. Teraz od Was Państwo zależy, jaką decyzję podejmiecie. Macie prawo jeszcze przez co najmniej tydzień, bo do 12 lutego będziemy czekać na zwrot deklaracji, którą jutro będziemy wydawać w grupach. Będziecie Państwo mieli ponad tydzień, żeby rozważyć te możliwości i podjąć właściwą decyzję.